Słuchajcie, jesteśmy dzisiaj w Fordonie u klientów, u których 2 tygodnie temu skończyliśmy kominek. Wielu z Was się zastanawia i pewnie wielu z Was ma ten problem. I chciałbym Wam pokazać, jakie jest rozwiązanie na to. Tutaj mamy deskę berlinecką i mamy kominek. W tym miejscu nie mamy żadnej półki, żadnego parapetu, także jest niebezpieczeństwo, że podczas palenia może rozżarzony kawałek drewna nam wylecieć lub jakaś iskra i wypalić nam podłogę. Wielu z Was w tym miejscu kładzie po prostu płytki i łączy listwą deskę z płytkami. Często to łączenie pracuje, coś się później z tymi listwami dzieje, listwy się wycierają i tak dalej. Ja chciałem Wam dzisiaj pokazać rozwiązanie, które stosuję już od lat. Rozwiązaniem tym jest szyba tego typu, jest to szyba hartowana. I tą szybę będziemy dzisiaj wklejali na deskę berlinecką i zobaczycie za chwileczkę, jaki jest efekt końcowy. Z bliska, jak to wygląda, szyba jest fazowana, bo szyba jest 6 mm. Tu mamy delikatną fazę. Ważne jest to, żeby szyba leżała na czystej powierzchni, na desce berlineckiej, na sucho. Jedyne, co teraz będziemy robili, żeby żaden kurz ani popiół nie wchodził nam tutaj pod szybę, to uszczelnimy to miejsce bezbarwnym silikonem. Nie dajemy silikonu pod szybę z tego względu, że byłoby przez szybę widać plamy od tego silikonu, dlatego uszczelniamy tylko krawędź, a szyba leży sobie na sucho, na desce czy na panelach, co tam macie akurat u siebie w domu. Tak jak wcześniej wspomniałem, uszczelniamy tylko krawędź, żeby się szyba nie przesuwała i żeby popiół czy kurz nie dostał się pod szybę. Wam się podobał i pomogło Wam to w realizacji swojego kominka, nie zapomnijcie dać łapkę w górę i zasubskrybować mój kanał. Podeślijcie też znajomym, którzy też się zastanawiają, czy zrobić płytki przed kominkiem, czy może dojechać drewnem do końca i na to dać szybę. Jest to ciekawe rozwiązanie, przez szybę widać nasze drewno, nie wprowadzamy następnego elementu na podłogę. Łatwe w utrzymaniu czystości. Także pozdrawiam, Adam Goździewski.